Witajcie. Z tej strony ponownie Starkey. I oczywiście widzimy się w Divinity, czyli w sumie grze, której nie było już od dawien dawna. Ale dobra, mniejsza o to. Gadamy z dzieciakiem, zdobywamy pewną bardzo fajną rzecz i ruszamy z przygodą jeszcze dalej. Miejmy nadzieję, że dzisiaj już to się na tyle rozkręci, że będzie nareszcie godne nazwania to naprawdę ciekawym odcinkiem. Bo przyznam, pierwszy był strasznie przegadany, a drugi, no w miarę, ale i tak nie jest najlepszy. Dobra. Really fun. Hey, I'm gonna hide somewhere in the cave, and you come find me. Go! I znowu dialog mi się przeklikał. No, więc dla przypomnienia, w ostatnim odcinku udało się nam zdobyć zwierzusia do drużyny, który będzie naszym wojownikiem obrońcą magiem. Ja gram dalej moim bezimiennym elfim łucznikiem, a w pokoju mam siostry, która stara mi się przeszkadzać, nie wiem po co. Jakby pragnęła mojej śmierci czy coś. No. Dobra, dzieciak znowu zniknął. Ja na szczęście dobrze wiem, gdzie go szukać. Więc raczej nie będzie problemem odnalezienie tego pachora, jeśli można tak powiedzieć, chociaż ja go dosyć lubię. Dobra. Nie będę trzymał tego dłużej, bo... Po prostu chciałbym już pokazać wam ciekawsze elementy. Dobra. W tym momencie zobaczymy, jakie mam statystyki, czy w ogóle mogę zrobić to, co chciałem zrobić. Tak, zwierzuś powinien sobie dać radę spokojnie to zrobić. Tak więc, co my tu mamy? Nic, nic i nic. Standardowo pewnie nie będzie niczego adekwatnie przydatnego dla zwierza albo mnie. Chociaż przyznam, w przypadku mojego bohatera przydałaby się bardzo porządna broń. Dobra, pancerz 7-2, zwierzuś ma 5-3. Nie no, taki bardziej wyrównany pancerz jest dla niego lepszy. W moim przypadku to spowoduje, żebym miał 7 takiego. Nie. Ja zostaję przy sweterku. Ale widzicie, już lepsza rzecz się trafiła. Dobra, jest tutaj coś przydatnego? Nie. Tak więc, idziemy pogadać z nim. Po czym zwierzuś zdobywa dla mnie bardzo przydatny przedmiot. O czym idziemy zająć się już naprawdę interesującymi rzeczami? Please, small child, leave me to my ruminations. But he's really nice and tall. Maybe he can even help you with that thing. Why? A grown friend. You've brought an adult here. Good. Good God. Can it be? Dobra. Tak więc teraz trzeba z tym pogadać. What in the world are you? No właśnie. A millennium? Can it be? You're an elf then. Remarkable, truly. I'd only heard of your kind from the stories. It is a pleasure to meet you. Albo mi się wydaje, albo dźwięki są trochę za głośne. Wyjątkowo, chociaż mi się nie chciało, ubiorę słuchawki chociaż na jedno ucho, żeby móc podejrzeć co i jak. Strange to think it's been so long since I've been trapped here. So long since I've seen a living soul. Ja. Nie wiem, kto głośność główną znowu dał na stówę. Kiedy miał być na 70. A wicked king it was. Bracchus Rex by name. The Order of the Source Hunters discovered a great horror upon this prison isle, and I was sent to stop it. No tak, Zakon Łowców Źródła. To wprost bardzo lubiana przeze mnie organizacja. Głównie ze względu na sentyment, iż właśnie w pierwszej części rozgrywki nasi bohaterowie byli łowcami źródła, a jednocześnie nie tępili go tak, jak tutaj boski zakon je tępi. Yet my failure was absolute. I am not fit to bear the insignia of the Source Hunters any longer. Please, good sir, you must free me. I dialogi mi przeskoczyły nie wiadomo dlaczego. I właśnie, już przy okazji było też, witane dobre.
Inaczej mówiąc, nie dam rady. A tutaj proszę. Got it. Good, sir. You've set my body free. Free to crumble to dust at last. But my spirit. Blast! I remain trapped in this moldering skeleton yet. Mm-hmm. A spell most terrible. I have heard of such magic, but have never known anyone so foul as to employ it. Bracchus Rex. May maggots lace his entrails. After he interred me in this cell, he must have drawn my very soul away from me and stored it elsewhere in the fort. Thus, he has bound me entirely to the mundane realm. But I know this place well. I could lead you to its likely location. In turn, you would find a path straight out of this fort. My freedom for yours. What say you? Marvelous, my friend. Marvelous. You'll first have to get inside the fort itself. There's a secret switch on a statue of the Seven in the courtyard. Surely you know it. The switch will open a hatch, and you'll be led into the prison's main floor. I suspect that within Bracchus's phylactery room, you will find the container which ensnares my soul. He has likely disguised it well, but search there for another hidden switch. Bracchus would have made me a supplicant, a slave to these walls. With your help, I'll die. At last. With dignity. No właśnie. I jeszcze wracając do tematu tej włóczni. Jeśli ma się bohatera z siłą poziomie 12 bądź więcej, to można właśnie tą włócznię wtedy sobie wyciągnąć. I w ten to sposób teraz druga część mojej postaci tak de facto może powiedzieć, że się uaktywnia, czyli właśnie włócznie. Ze względu na specyfikację rozgrywki. No, znowu domownicy, ale dobra. Wracając. Ze względu na specyfikację rozgrywki, nie zawsze dobrym rozwiązaniem będzie korzystanie z łuku czy kuszy. Dlatego też moją postać chciałem wyspecjalizować głównie w obrażeniach od zwinności. Za pośrednictwem właśnie łuków oraz włóczni. Włócznia, żeby nie było, w dalszym ciągu będzie moją bronią zapasową. A w głównej mierze chcę być strzelcem, ale widzicie, potężna broń, polecam każdemu, kto lubi grać pod zręczność. Nawet jako dodatek. Bardzo opłacalne. Dobra. Ale mniejsza o to. Teraz pora pogadać z kolejną osobą i zaczynam już naprawdę ciekawsze rzeczy. The young girl's eyes are covered, but she turns towards you when you approach. She smiles as though she recognizes you, though she couldn't have seen your face. Ah, hello. I see you come a long way. I see you come here seeking a great adventure. Do you find it? She laughs and looks around as though taking in the scenery, though her eyes are still covered. Cicho, siostra. Many people to meet, many stones to turn, and there is a great joy here, as though the walls and water themselves were made by many smiling gods. Uwielbiam tę postać. Even if we are here under unhappy circumstances, still I feel it. I see it before my eyes. It is not so bad. I know which days have bread and which days have none. I know more bread comes someday. It helps. Dobra. Her eyebrows shoot up. There can be a way. Amiro knows. But he is gone. Do you see him? He knows how to leave. My protector, my friend, an elf like me, with a spirit bright as new leaves. He tries to help me, to save me, and he suffers very much. He is caught by those who hurt him. I wish so much for his return. And he tells you what you seek, a way out. You bring me great peace. Thank you, my friend. I miss him very much. I see something that helps. I see a lizard. He is a lizard of many dreams, of far feeling. You do not free Amiro without him. No właśnie.
Tak więc trochę tajemnicy, trochę różnych innych elementów. Ale tak czy jak mamy już mniej więcej nakreśloną linię wszystkiego. Dobra, prawie wszystkiego. The old dog looks up at you, but doesn't lift his graying head from his paws. He heaves a heavy sigh. I'm Buddy. It's no use anyway. The dog tentatively sniffs the offering, then grabs it between its teeth and swallows it. You're nice. Emmy would have loved you. She was my mate for the last 7, carry the 2, plus 50. 5 years! The Magisters, they took her. I love you. Say, Wodziek, let prawda? Me show you something. No więc kolejne takie, można powiedzieć, mini zadanie. Chociaż głównie co... Warto z nim pogadać dla samego w sobie, nawet nie tyle co zadania, co właśnie tego klucza. Bardzo warto tego jest, uwierzcie. Ale dobra. Oh, hey! Hey! I thought you might be Emmy. It's nice to see you. Key? What key? Oh, the key! The Magister who took Emmy dropped it when he was walking away. Did someone say Emmy? Oh, Emmy! If you find out where it leads, if you see Emmy, tell her I miss her. No i właśnie. Mini zadanko, trochę doświadczenia, co będzie, rzecz jasna. Ale głównie to właśnie, można powiedzieć, że wziąłem to w sumie dla kluczyka, który... To, co oferuje, jest... Jakby to niełatwiej określić. No, dobra, co ja będę tam zmyślał. Po prostu to coś to jest potężna dosyć broń. Więc tak, jeszcze tutaj kolejny. Znowu, dobra. Widzimy się za chwilę, bo jak zwykle domownicy nie mogą dać spokoju nawet w najgorszym momencie. Powróciłem, ale niestety nie pamiętam co mówiłem, o co chodziło. Ale mniejsza o to, idziemy dalej i zaraz pora na kolejną bitwę. Mam nadzieję, że nie będzie to moja ostatnia, bo... Tak szkoda byłoby przegrać już wyzwanie w sumie na starcie. Kiedy nawet nie jest, no tak na poważnie myśląc, nie jest nawet jeszcze drugi rozdział w grze, gdzie... Ponoć są 4. Tam jeśli liczyć takiego pierwszy, to 5, ale wiecie no... Mówię to, że ponoć, bo aż takim mistrzem tej gry nie jestem, żeby jeszcze ją kończyć. Nie, żeby nie było, byłem blisko. Co się śmiejesz, siostra? Ten olej. Nie. Nie olej. No i dobra. No i mamy wyzwanie w sumie chyba największe na tym, na ten etap. Będę powiedzieć pierwszą część pierwszego rozdziału. Jeśli z tym sobie poradzę, to już chyba poradzę sobie ze wszystkim, dobra. I... no nie zdążyłem. Okej. Niestety. Nie zdążyłem. A mogłem sobie dzięki temu chociażby za darmo szczylić. Znaczy ten co szczyli, no zszarżować zwierzusiem. Dobra. A tak czy jak, przynajmniej mój bohater ma darmowy strzał dzięki temu. Okej. Więc tak. Tutaj jest jeden krokodyl, on ma 13 pancerza, a to bije. No strasznie malutko. Więc to by nie przewróci, ale przynajmniej za 2 punkty zwierzusz już będzie bliżej. I teraz tak. Tego krokodyla bym na razie zostawił zwierzu, tylko skamień go. I fajnie byłoby się skupić w sumie już na tym. I za ile jest to? Dobra, co? Trzeba podejść za 1 punkt, ile się tylko da. A potem aktywować już oślepienie. Chociaż będę miał większe szanse wiedzieć, że zwierzę przeżyje. Dobra, ten się odskamienił. Ten pewnie zaraz. Kamienny pancerz. No jasne. I w sumie największe zagrożenie. Ja. W kogo innego mógł rzucić jak nie we mnie.
Chociaż wiecie, no, dla łucznika to nie jest wielki problem. Jaka zlewam krew? I teraz w sumie największe pytanie. Krwiste strzały czy oleiste? Oleiste mogą mi pomóc zbijać pancerz magiczny też temu drugiemu, krokodylowi. Krwiste zwiększą moje obrażenia fizyczne. Dobra, co mi tam szkodzi? Biorę oleiste, więc teraz tylko jak to było. Jaki to konkretnie miał efekt? Bo już nie pamiętam. A, okej. Niewielkie obrażenia po prostu od ziemi. I okej. W pierwszej kolejności rzecz jasna, strzelamy w dwa krokodyle tutaj. I w sumie chyba najlepiej byłoby pozbyć się tego, który potrafi się teleportować. Dobra. Dziab i dziab. Okej, zwierzu jest już tutaj. Czy może sobie teraz za darmo podejść i oczywiście pozbyć się dalej tego. To ile kosztuje? 2. Czyli w sumie jak tu podejdę, będę miał tyle ataków, co bym był normalną postacią. No niestety, ale dobra, co ja tam będę narzekał. My się pozbywamy oponentów. Tych groźniejszych. Kamienny pancerz, no jasne. Normalnie, że każdy krokodyl nagle staje się magiem kamienia. Okej. Prosto, co tak ciągle kaszlesz? Jeśli chcesz ciągle kaszleć, to się dzieje, gdzie mi zakłócasz mikrofon. Dała siostra. I uwaga, uwaga. Pierwszy krokodyl padł. A zwierzu jeszcze żyje. No właśnie, siostra, jeszcze żyje i przeżyje wszystko, bo ja, w przeciwieństwie do ciebie, nie jestem lamą. No i co? Co z nimi? No? Nawet nie jestem w połowie taką lamą jak ty. Dobra, ten krokodyl już nie jest zagrożeniem. Jakimś wielkim, natomiast ten jeszcze coś tam może zrobić, chociaż... Jego nie powstrzymam jeszcze w tej rundzie, więc lepiej już wyeliminować kolejnego oponenta, który może być obrażania. I jeśli będę miał farta, to właśnie się udało? Tak, udało się. Zwierzę już prawie martwy, ale jednak nadal żyje, więc nie jest źle. Więc tak. Tarczę w górę. No i nie ma przebacz, zwierzę, chlej miksturkę. Ej, niestety to tyle. Ale powinien przeżyć dzięki temu. Dobra. Teraz tylko by zwierzuszowi się udało go unicestwić. Albo chociaż unieszkodliwić. Co nie może. Jeden atak z jego krasnoludzkiej zdolności. Na początku bardzo przydatny, potem już taki bardziej... Zwierzu, chybiłeś? Posąg kamienny? Masz farta, że udało ci się wcześniej skamienić tego... tego złego, niedobrego byboka. Dobra. I proszę, kosztem jednej miksturki... Właśnie udało się wygrać pojedynkę... Tak, pojedynkę! Pojedynek z krokodylami, które bądź co uważane za jedne... z... większych wyzwań fortu. Chociaż, żeby nie było z mojej perspektywy, nie wiem czemu. Jakoś nigdy nie miałem z nimi większego problemu. No ale dobra, zaczyna się to, po co tu przybyłem, czyli w sumie zbieranie przydatnych rzeczy. I rzecz jasna, poza tym, że przydatne rzeczy to poziomy, expy i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim rękawice teleportacji. Najlepszy przedmiot, jaki istnieje. Pancerze mają w sumie takie same, jak to, co ma zwierz, więc... Jak mój elf sobie je weźmie, będę miał przynajmniej dodatkową zdolność. W sumie zwierzowi nie potrzeba więcej na obecny moment. Zatmiemy krwią dziennik, no... Wszystko takie, co jest w sumie przydatne, a jednocześnie... Nie jest typowo... Można powiedzieć, znajdźką taką na zasadzie, że każdy ją bierze tylko po to, żeby ją wziąć i w ogóle.
Właśnie, w sumie jeszcze chyba zapomniałem zrobić jedną rzecz. Zeżreć tą głowę. Cover your face with your hands. You've just heard the news. The elven homelands have been destroyed by death fog. It was your order who did it. How can this be? Czyli dobrze pamiętam, że jest tutaj ta zdolność jeszcze przydatna dosyć. Serio, czy nie za 12? Wydawało mi się, że to będzie mocniejsze. Nie wiem, co jednak to leczenie jest badziewne, ale efekt, który nakłada, już niekoniecznie. Dobra, tutaj co mamy? W sumie pierścionek z 2 do magicznego pancerza. Ja ci mówię, masz zwierzę dodatkowy pancerz. No. Ile ja... Dalej mam pierścień leczniczy? Jeszcze tego zadania nie wykonałem? Serio? No dobra. Tak czy jak zaliczone, można iść teraz poruszyć 2 wątki zadaniowe i w sumie na tym zyskać tyle ekspów, że raczej już będziemy mieli 3. Poziomu. You there. You've just arrived, isn't that right? Are you quite alone? Aha. Okej, czyli ja z nim jeszcze nie gadałem nawet. In that case, listen up. You must think me mad to approach a stranger, but this camp is full of cowards and I'm running out of time. Fast. Too fast. Way too fast. I've been here a long time. Longer than anyone else. People get taken sometimes. Some folks say they get cured. I don't know if I believe it, and I don't want to wait and find out. I have a way out of here. It won't be easy, and I need a partner. Just one. Are you interested? We find source so dangerous. Attaboy. Who wouldn't? Finally someone with a little sense around here. But why? The plan's simple. Completely foolproof. I have a spell that I can use to teleport you right out of here. I can't use it on myself, but with your help, we can both get out of here. There's an artifact that you can use to teleport me out of this place. Then I can use my spell to free you in turn. This item, though, it's in quite an unfortunate location. Well, I certainly got lucky with you, didn't I? The way out's nice and secluded. It starts in a little hidden alcove on the beach. Give me your map. I'll show you where to go. And hurry! Not a tick of the clock to spare! No i właśnie. Jest poziom 3. Co tym razem by zainwestować? No jeszcze trochę w tą bystrość bym niby mógł. Chociaż z drugiej strony, czy jest to aż takie istotne? A dobra, niech będzie. Zainwestuję dalej w tą bystrość. Zbiegłości bojowe. W sumie w tą dystansową mogą nie inwestować. Chyba to będą się zmienić. Ale dobra. Ze wszystkich rzeczy najlepszym wyborem ze względu na to, że będę bądź co bądź chciał się skupić na właśnie uniwersalności w kontekście Jida łuk będzie sztuka walki. W sumie... Ej, co? Ja mam tylko 7 fizycznego? Serio? Wow, wow. Dobra. I oczywiście talent. Jest może dużo przydatnych, ja jednak biorę egzekutora. Dzięki czemu za dobijający cios będę miał dodatkowe, wiecie, no, punkty do działania. A teraz przechodzimy do zwierzusia. U niego trzeba podinwestować mocno w siłę, bo kondycji ma wystarczająco dużo. Z umiejętności... W sumie... Mógłbym niby zainwestować jeszcze trochę w polimorfię, żeby miał jakieś tam dodatkowe benefity, ale chyba nie ma sensu. W takim też wypadku prawdopodobnie zwiększyłbym mu aeroturgię albo sztukę walki, ale chyba nawet sztuka walki jest cenniejsza dla niego. Tak więc, a jeszcze zapomniałem o talencie. Dobra, co on tu miał rozwijane? Fart. Tak więc talenty, zobaczmy jakie mamy. Te dwa, no niestety, nie za zbyt przydatne, nie dla niego. Nie, no ze wszystkich, które kojarzę, to najbezpieczniejszym byłby chyba... Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć tego jednego. W sumie na obecny moment niech będzie już nawet zdolniacha, chociaż nie, bo nie potrzebuję tego jakoś szczególnie.
Uciekinier, rany ptak, przyjaciel zwierząt, nie ma w ogóle sensu, proca. W sumie ze wszystkich rzeczy, które tutaj ma, oportunizm chyba dla niego najlepszy, żeby mógł teraz działać to, co akurat przechodzi obok niego. A uwierzcie, wrogowie często będą go mijać ze względu na jego tarczę. Bo będą chcieli iść w moją stronę. You there, elf? I'm looking for an inmate. A smallish man, thick spectacles, prone to somewhat eccentric chatter. He wears a large bronze pendant with a dragon stamped into it. Have you seen him? You have seen him? Tell me, where was he? And you're very sure it was him? How do you know? She inspects the ring closely. I nowy tag. This can't be. You said he was upon the beach, yes? I need to have a look myself. This simply can't be. No, tak więc właśnie teraz można powiedzieć, że w tym sposobem, niewielkim kosztem, o ile jakimkolwiek, udało się zaliczyć właśnie fajne zadanko. Dużo ekspów mamy. I w sumie jedyne, co mi tak naprawdę zostało teraz, to pójść na niewielkie zakupy, szukając ponownie jakichś tam nowych rzeczy na sprzedaż. Tylko w sumie największym problemem będzie znalezienie odpowiedniego handlarza. Bo potrzeba nowej broni dla zwierza i nowego łuku dla mnie, albo kuszy. Amidst a crowd of screws, bolts and scraps of metal, the woman is manipulating a glove-like contraption fitted with five long metal skewers. She doesn't look up as you approach. And what are you after? A grin cracks her stony face. Sure thing. Zobaczmy, czy masz coś przydatnego w ogóle, kobieto? No masz strzały, i w sumie pierścień, ale... Osobiście powiedziałbym, że nie. To, co tutaj oferujesz, nie jest niczym przydatnym. Dobra. W takim razie kolejna osoba. Tylko gdzie ją mogę znaleźć? Ta kolejna osoba... Dobra. Ona... nie. Don't try anything funny around Griff. I'm watching you. Widzicie, ona nie ma niczego poza książkami. Ale teraz wykonam pewien dialog, który może okazać się zbawienny w późniejszym etapie. W zależności od tego, jak to wszystko pójdzie. Ha! Cheeky! What's your name? I'm Butter. Nice to meet you. You think? I was raised by the whip. And I'm not afraid to use one either, especially not in here. Joining up with Griff's the closest thing you can get to security around here. Family, too. Till the Reds take you, anyway. Mm-hmm. Everyone talks a big game when they get here. Big games get smaller when you've got one of their weapons in your face, though. She laughs. The sound fills the air like the ringing of a bell. Now, wouldn't that be something? Look, I have an idea. I know we don't know each other very well, but time is so short and the connection is so rare. If we get out of here, will you meet me again in Arx? She leans forward and grazes your cheek with her lips. Until then. No właśnie. Taki dialog, który niby nic nie wprowadza, a jednak może ułatwić pewną działalność później. Hey, down here! You're a little light in your pack, ain't you? Who could blame you with the garbage they got for sale around here? Why don't you take a gander at the goodies I got? Stuff you won't find anywhere else in camp. Procured by special means. Only the finest, you know. Dobra. Tak więc zobaczmy... niezłe. Ale nie czuję, żeby było to na tyle warte uwagi, żeby to brać. Więc kolejny handlarz, który można powiedzieć jest niestety niekompetentny na moje potrzeby, przynajmniej w tym momencie. Tak więc jeszcze został ostatni handlarz i w sumie... w sumie już kończy nam się czas i znowu za bardzo nic nie zrobiłem.
Chociaż może zanim powiem, że idziemy do kolejnego handlarza, znaczy dobra, nie tylko powiem co, zanim pójdę do kolejnego handlarza, warto może zakończyć pewne zadanie, które de facto może dać mi w końcu jakąś pożyteczną rzecz. I w sumie chyba ze dwa pancerze nowe przy okazji. Little Yarrow girl, grown up, flower-headed girl. What have they done? She looks at you with hatred etched deeply in the lines of her face. I didn't want any of this. Ha! I'd die a thousand deaths before I'd see this go unpunished. She looks at her father and manages a small smile. As am I. There were always rumors about the hammer. Dallas, that is. What she was doing with the prisoners she hauled off to her fortress. Why they never joined the rank and file thereafter. I suppose now I know. It's strange. It almost reminds me of the creatures Dallas keeps at her side. Sometimes you hear a kind of muttering beneath their masks. She reaches out to touch her father's hand. He withdraws it quickly before remembering himself and reaching out to Yarrow again. I had no idea. What a fool I am. Wait, before you go. You've helped us a great deal today. Let me help you too. Take this key. I'll show you where you can use it. It opens a door leading into the fort that may help you get out of this wretched place. It isn't too late for you. Not yet. No i właśnie, zadanko wykonane. Spodnie lepsze, hełm, kostur i pasek. Wiecie co, no ze wszystkich rzeczy to szczerze pasek chyba byłby najlepszym wyborem, ale jednocześnie najdroższy jest kostur. Chociaż, dobra, wezmę spodnie, bo z tego co się orientuję, to nawet zwierz nie ma porządnych, więc... Dostaniesz spodnie zwierzu, ciesz się. Coraz potężniejszy się robi. Moja postać niby niestety na tym nie korzysta za dużo. Ale uwierzcie mi, wolę, żeby zwierz był nie do przebicia ścianą cegieł, niż żebym miał być porówny i obaj mamy zginąć wtedy w jakiejś byle jakiej bitwie. Tak, tak będzie zdecydowanie lepiej. Okej, tak więc kolejny raz do niego i proszę, proszę, ty żeś mnie przynajmniej nie zawiódł. Buciki. Rękawice. Niby masz jakieś, ale nie sądzę, by były warte uwagi. Tarczki. W sumie zobaczymy, jaką ma zwierzę, to porównamy. Nawet lepszą. Dobra. To wracamy do mojej postaci, bo mam większe zniżki. Jakie mamy tutaj łuki? Okej. 8, 10. I jest to już chyba... normalny łuk. A, siostra mi wrzeszczy. Albo kusza właśnie. A ja ich nie mam! Siostra, cicho. Nie wrzeszcz, proszę mi do mikrofonu. Jeszcze wytrzymaj chwilkę. I wiecie co? Prawdopodobnie, chociaż jest to do mnie niepodobne, wezmę sobie tą kuszę. Jest to co prawda spowalniający przedmiot, co będzie bardzo ciężkie w moim odczuciu, ale każdy punkt obrażeń jest na wagę złota, po prostu grając na honorowym, więc... Bierzemy kuszę, buty dla zwierza i to wszystko, co od niego dzisiaj biorę. Chociaż w sumie mógłbym jeszcze z nim przehandlować. Tak, przehandlujmy jeszcze z nim jakieś stare elementy, typu te wszystkie mieczyki, kostury, nie kostury. No, oczywiście nożyka jednego muszę sobie zostawić, tam nie ma znaczenia, który. Te wszystkie koszule, które już są do niczego. Spodnie tak samo. Teraz tarcza zwierzę i w sumie te rękawiczki. Dobra, trochę złota odzyskałem. Mam nadzieję, że ten łuk już będzie naprawdę większy niż to, a za mnie teraz mam kuszę. No i widzicie, to jest porządna broń. Teraz patrzcie w ogóle, jak fajnie elf pozuje z kuszą. Nie mam nic wielkiego, ale jednak. Więc w ten oto sposób mój elf i bohater został gotowy, przygotowany na najgorszego. I zwierzę w sumie też, bo dostał buty.
A stare buty dostaje moja postać. Dobra. W takim też wypadku jesteśmy coraz bliżej oczywiście opuszczenia fortu. Ja zapisuję. I jeśli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka bądź komentarza. I do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie prawdopodobnie za 3 dni. Bo wiecie, Ori jest codziennie, a w inne dni postaram się inne gry po prostu wciskać, żeby też nie stał w miejscu. Więc w sumie to tyle. Trzymajcie się. Hej.